Cześć, łek leci ekipa w... Czekaj, ekipa? Przecież jestem sam. Oba, jeszcze raz. Cześć, łek leci ekipa WK z tej strony. Na razie jestem tylko ja i lecę z Błażejem na wyprzedaż magazynową, na stary magazyn na Krakowiaków. Już jesteśmy pod nową siedzibą. Cały czas jeszcze się wprowadzamy i prawdopodobnie na 3 odcinki podzielimy tą wprowadzkę na kanale WK Dzik. Dzisiaj zresztą wlatuje drugi materiał z tego. No więc jedziemy na Krako. Niektórzy już są, niektórych jeszcze nie ma. Zrobimy tunel może, może nagramy ten tunel, może nie. Właśnie tutaj Błażej powiedział, że to jest pierwsze spotkanie z widzami od 2 lat. Bo pandemia tak popierdoliła świat, że nie było nawet opcji. Pikników nie było, piknik dzików. Starzy widzowie pamiętają, Sopot. Jakoś to się rozeszło, co? No, serio, tak ja to się czuję podjarany, bo ja lubię te spotkania z widzami bardzo. No kurczę, no zawsze widzisz, kto cię ogląda. No. Do pierwszego spotkania widz był dla mnie taką cyferką, bo nie potrafiłem go tak sobie zwizualizować. Do pierwszego spotkania w Sopocie 2013, nie? I wtedy widzisz, no widzisz tą grupę i jesteś w stanie sobie wyobrazić takiego średniego widza, w sensie, że mamy ten wspólny mianownik, ćwiczymy, jeden bardziej, drugi mniej, jeden bardziej cię dla beki ogląda, ale wiesz, podaj mi tego średniego widza, jesteś w stanie go sobie wyobrazić już po pierwszym spotkaniu, nie? No i najfajniejsze, że z tymi ludźmi w ogóle sobie rozmawiamy, to jest tak, że to jest tak, takie spotkanie jak ze znajomymi, nie? To też jest serio zajebiste, no ja się jaram. Może tak być, że znajdą się osoby, które nie wiedziały o wyprzedaży, także na przyszłość warto jest wbić na naszą grupę Armia WK i tam dajemy od razu info, tworzymy wydarzenie. Jak jesteście w grupie, to info wam nie umknie. Armia WK, tutaj będzie link pod spodem. Robimy go? Robimy tunel, no. Dobra, to standardowo puszczamy szybę. Zabawa. No jest trochę ludzi. No. Właśnie my jedziemy zaparkować na siłkę starą. Deja nam powiedział, żeby to zrobić, bo tam już po prostu na Krako nie ma miejsca. Więc parkujemy przy starej siłce, spacerek, jeden z ostatnich. Już 6-minutowy jesteśmy już pod magazynem i otwieramy wyprzedaż oficjalnie. Otwieramy to, co? Żeby nie przedłużać. Trzeba. Normalnie prawdziwy, nie podstawiamy. Bo tak, bo Robur zaraz przyjdzie. Ponczu też, Saker jest na wakacjach, więc Sakera dzisiaj nie będzie, on tam sobie na Śląsku odpoczywa. Co jest ważne, to jest to, że widzimy się z wami pierwszy raz od 2 lat, Błażej? Czy od 3 lat? Od 3 lat. To jest pierwsze spotkanie z widzami od 3 lat, z tego względu, że pandemia wyjebała totalnie nasz klimat na całym świecie. I co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że magazyn już jest czysty i została końcówka. Końcówka asortymentu, także co tam chcecie, to się łapcie. My już jesteśmy na nowej siedzibie w Jankach. To jest niedaleko stąd, 7 minut autem. Dziękuję, że przyszliście i mamy pandemię, więc zachowujcie dystans społeczny w środku. Otwieramy wrota. Chcesz coś fajnie powiedzieć? Że vloga robimy. Nie no, super, cieszę się, tyle osób, ładne flagi, naprawdę bardzo fajnie. Dzisiaj mamy 29 dzień lipca,
Więc środek wakacji, jakieś 30 stopni na dworze. Jakie skarpetki mógł ubrać Błażej? Dziękuję, to tyle. Jednego człowieka muszę nagrać, bo jeszcze tą samą koszulkę założyliśmy. Wchodzimy tutaj i chłopaki od nas mówią, że ty. Myśleliśmy, że owca jest wcześniej, nie? Dam godzinę. A tu musisz czapkę wziąć. Daj mi czapkę i Pitera. Ale trochę niższy, nie? Daj. A czy ja nie mam ta z boków ściętych, tak jak ty, nie byłem u fryzjera. Ale no mówili, że ten, że się pomylili, że mini owca wpadł. No, to zrobimy łapę teraz, dawaj, nie do materiału. Dawaj. Ciao. Gidź. No ogólnie jak robiłem fotę z góry, to mówię, dobra, to robimy fotę, bo owca już stoi. A czuć, że siły nie ma, ale dobra. Bo kolega podszedł do mnie, czy mogę go wziąć na ręce i zrobić sobie zdjęcie. Ja mam chore plecy, ale tutaj misja dla kolegi, że podszedł do Robura i zadał mu to pytanie. Szajesz, jaki content? Podejmujesz się? Content na bicy. Idziemy, nagra? Dobra. Dobra, no. Dobra, wyjście jedno zdjęcie. Dobrze, tu znowu wziąć na ręce, tak? Jak? No tak na ręce, jak na przykład do ślubu się tak bierze śmiesznie. No. Tak? Co robi? Ja! Git. Kurwa, dzięki. To była prowokacja od strony owcy. No jeszcze ważysz tyle co dziewczyny w sumie to. Oj kurwa. To było. Więcej czego? Ziemniaków. No. Więcej ziemniaków. No. No, będzie wpierdalane. Tam bardzo mało jem ziemniaków, ale... Ale chipsy jem, to też ziemniaki. No. Spróbuj. Silne chłopaki, kurwa. To pozdrawiamy kurwa serdecznie Sakera, który niestety miał być widoczny tutaj. I pozdro kurwa dla Diany. Kurwa, i masz być w końcu na siłownię. Pozdrawiamy. Ogólnie jest taka akcja, że kolejka zaczyna się w jednym miejscu i kończy w tym samym. To jest makieta kolejki. Faza, co? Tutaj ludzie zaczynają kupować, znaczy już są przy kasie, a tutaj ludzie stają w kolejce, czyli to idzie dookoła magazynu i staje tu. Dokładnie tak jak makieta przedstawia. Ej, tu się zaczyna i tu się kończy. Ciekawe, czy zrobi się taki ślimaczek, wiesz, że do środka będą, jak A już Snake. Się robi, już się robi. A patrz, zazębia się, no tak. No, jeszcze się zawija, bo tam jeszcze są kartony, także jest bardzo ciekawy. Błoszek, bo z tyłu zostaje. Synchro, dawajcie. Na synchro. Widzisz, że jest po 30. I na jednej. Spoko się robi, nie jest źle, ale się boję, bo kurde. Ja bym chciał pozdrowić kolegę, który nie chciał z nami przyjechać. Kuba, trzeba było przyjechać, super jest. Pozdrawiam. Bedeł, śmiałeś się, że jest tutaj, znaczy śmiałeś się. Zwracałeś uwagę, że jest tutaj mój sobowtór i pomyliłeś go ze mną. Patrz, koło ja znalazłem. Twój sobowtór. Cały czas myślę, że stoisz tutaj i się na mnie patrzysz. A ciebie tu nie ma. To nie jesteś ty, to jest ktoś inny. Kolega przyszedł i mówi, co tutaj, nie ma konkursów? Patrz, już mam dla ciebie konkurs. Pieniądze CNW jest w tej ręce, nie? W tej ręce jest? I w której jest ręce teraz pieniądze CNW? Jedna próba. Jedna próba, jak coś jest. No to ty mi powiedz. Ta czy ta? Czy zostawiłem ją w prawej, bo miałem w prawej i myślę, że jestem przebiegły? Czy jestem przebiegły i włożyłem ją do lewej, bo myślę, że ty myślisz, że zostawiłem ją w prawej? Albo nie masz w ogóle, z tyłu schowa. Jak miałbym ci podpowiedzieć? Ostatnia decyzja. Tak. Gratuluję. Dziękuję. Ach, ale dałeś się wciągnąć w grę, bo im dłużej się zastanawiałeś, to owca cię już miał przebiegły. Już cię bałem. I teraz pytanie, czy jest w lewej, bo wtedy było, zacząłem w prawej, było w prawej, teraz zacząłem dalej, czy było w lewej, czy coś zmieniłem? Myślę, czy zagrałem klasycznie? Klasyka. Klasyka. I to jest twoja ostatnia decyzja? Ostateczna.
Przepraszam. Dobra, niech będzie w tej. O, co, musisz zmienić technikę, bo chłopaki widzą. Klasyka. Kurde. Jeszcze ci zrobiłem tak. No, no wiesz, właśnie widziałem, myślałem, że przycisnąłeś, nie? Myślałem, że przycisnąłeś specjalnie. Nie, ogólnie jakbym miał być szczery, to wam współczuję, bo owca tak gra na psychice właśnie, że... Patrz. Dawaj owca, kurde. Byłeś od początku. Masz, on będzie wiedział na myślisz prawo, jak on, masz raz. No właśnie. Telekinesa, on się to wygrana. Zróbmy to. Dobra. On będzie robił... Patrz, teraz w lewej, nie? To jest prawa. Owca w chuj. Nie, to będzie jak lustrzane odbicie. Zobaczymy, czy nie wyczujesz. 100%? No. Kurwa. Może teraz niech owca sobie odcię. O, tak? O, i masz o, dobra. No. Ale to teraz muszę coś wymyślić. Ultra żeby... instynkt, ultra dobra. Instynkt. Już tak nie wiem, czekaj. Ale to jest też kwestia zgadywania, 50% na 50. Masz tylnią kieszeń? Masz tylnią kieszeń? Ktoś nie zbyt. Dobra. Ta ręka chyba, nie? No. No, bo udawałeś, że przekładasz do lewej. To jednak owca ma myślenie jak owca. Ale dobra, zostaw pin. Zostaw sobie pin. Ostatni pin JTCNW z wyprzedaży 2021. Czy ktoś chce zagrać o ten pin? Proste. O, to jest gorsze, bo szaleści. To weź go wypakuj. Połowa pomiędzy koślami się trzeba. Ja bym chętnie zagrał. O, dzięki. GG, jak to mówią na Discordzie. A jak? Ty, dawno siedzi, tego nie robiłem, 5 lat. Nie? Dobrze była, że tricep przypina? Jest gites, no. Dobrze widać, ale... Tylko prawa lepsza. Dawaj, bok. A, ten też. Lepszy ślepy. Takie docięcie. Jest git. Dziękuję. Już nie pamiętam jak to było. Chyba jakoś tak to szło. O, się łydę spięło. Kurczę. Klapkę wokół, tak? Czy to było tak, tak? Ciężar był na tej chyba. Zrobiło się to jakoś tak. Tak, brzuch, wszystko już spięło. Dwójkę trzeba wypnąć kolanem lewym. Ale nie wiem, czy teraz to robię. Pamiętam, że kiedyś to ćwiczyłem. Jest, jest. Ale nie, przypomniałem sobie, jak to fajnie męczy. Fajnie to męczy. I to się cała krata spiła. Fajnie to męczy. I w ogóle właśnie jest to pierwsze spotkanie tutaj z widzami od 2-3 lat. I sprawia mi przyjemność nawet rozmawianie o diecie, gdzie już jak byliśmy, wiesz, co roku na tych, wiesz, targach, no to co roku rozmawiasz, wiesz, o tym samym, ale brakowało tego. Nawet pogadania o tej diecie, nie? Zajebiście. Dostałem prezent od kolegi, widział, że gram na Switchu, że mieliśmy fazę tutaj z Roburem, no i bardzo dziękuję za portal Pikachu. No powiem ci, że pierwszy łyk jest kurwa petarda. No proszę bardzo, Batmobile. O, mamy recenzję od razu. Jest petarda. Piję Monstery, ale to jest jeszcze lepsze od Monstery. Woda oposzenka polecam, jak chcecie do nowego biura, to... Polecam. Zasłonięty jest dzikiem ciągle. A, no właśnie, co się dzieje, nie? Zobacz, jak kamera chodzi. Elegancko. Jest godzina 18:59, skończyliśmy oficjalnie wyprzedaż. Magazyn jest pusty. Opuszczamy to miejsce po... Ilu latach? Po 5 latach? 5 chyba. 5 latach. To było fajne miejsce, ale jesteśmy w jeszcze fajniejszym miejscu. Tak jak mówiłem już w tym vlogu, serio fajnie było pogadać o treningu z tymi ludźmi, o diecie, kurczę, tutaj pytanka, o świat, o tego. I fajnie się właśnie gadało o tym, no bo nie gadało się o tym przez 3 lata. I serio fajnie było zobaczyć
widzów, widzowie są konkretni. Mimo tego, że dużo rozrywki nagrywamy, to cały czas są konkretni widzowie, naprawdę. Ci widzowie ćwiczą. No i też taka dla nas przypominajka, rozrywka rozrywką, rozwój rozwojem, te śmieszne filmiki, ale ja muszę tutaj zadbamy o to, żeby też dla was nagrywać więcej z treningów, materiałów, jak ustawimy sobie siłkę, więcej live'ów z Discordem w studio, siedzimy sobie z wami, gadamy i myślę, że będzie fajne WK nadchodzi. Dzięki wszystkim, którzy byli, w imieniu tych wszystkich chłopaków, w imieniu Sakera, Saker Serio chciał bardzo być. I tyle, i widzimy się na kolejnej wyprzedaży, kiedy będzie, nie wiem. Nie wiem, czy nas zamkną teraz na jesień, czy nie. Jak nas zamkną, to po kolejnym lockdownie, jak będzie ciepło, a jak nie, to może coś się zrobi jeszcze na zimę.